Siemaneczko, z tej strony Mandy, a dzisiaj mamy jailbreaka, disco jailbreaka. Mamy dzisiaj disco jailbreaka, cały jailbreak jest teraz w formie dyskotekowej. Tak samo jest kula dyskotekowa. Jeżeli chcecie znać wszystkie ciekawostki, easter eggi związane z właśnie tym eventem, który odbył się właśnie teraz jailbreak, to zostawcie tutaj subskrypcję, lajka i komentarz. Napiszcie, czy bawiliście razem się z nami tutaj. I pokażę wam dzisiaj wszystkie ciekawostki, wszystko co zostało zmienione. Postaram się, mam nadzieję, że czymś nie zapomnę, więc lecimy. Pierwszą ciekawostką jest to, że cały tutaj jest zmienione, także dach jest kolorowy. Wielka kula, na którą da radę wejść. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak wejść na tą kulę, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka. Dobijamy 1500 lajków i będę szczęśliwy, że wam pokazałem, jak wejść na kulę. Więc pamiętajcie, bijacie lajki i widzicie, jak wejść na kulę. Czyli tak, wychodzimy z więzienka. Musimy iść po samochód. Samochód tak, że będziemy mieli kolorowy. Wow, to jest pierwsza ciekawostka, która została zmieniona. Tak, wam pokażę, co zostało tam dalej zmienione i takie tam rzeczy zupełnie. Dobra, lecimy po nasze autko. Szybciutko, żeby wam dużo pokazać, bo jest bardzo dużo do pokazywania. A muszę przed nocą zdążyć. O, widzicie, autko jest kolorowe. Jak zrobić kolorowe autko? Body color, chrom. Tu jest chrom, fal chrom. I macie wtedy kolorowe autko. Powoli się zaczyna robić noc, więc będzie ciężko. Powiem tak, mamy naszego donuta, a w donucie, już wam pokazuję, co jest w donucie, mamy Batsa. A co ma Bats? Batsa ma afro. Bats ma afro. Tak, tak samo Asimo, polecimy sobie zaraz do niego. Asimo też ma afro. Dobra, lecimy sobie tu na górę. I co jeszcze możemy zrobić? Możemy jeszcze polecieć sobie do Asimo. Póki jeszcze mamy dzień. Asimo, mamy wodę kolorową. Cała mapa kolorowa. Przerobimy sobie nasz helikopter. Możecie zobaczyć, jest kolorowy. Na końcu wam pokażę, jak wejść na tą górę. Tą tu tam na górę. Jak to wszystko tam wygląda. Ale pamiętajcie, zostawcie lajka, bo to jest bardzo ważne. I subskrypcję. Dobra, lecimy tutaj. Okej, okay, jesteśmy. Asimo także ma afro. Asimo ma nick tak sam, Magrze dostał afro i czapeczkę troszeczkę wyżej. Dobra, szybciutko lecimy, bo muszę wam dużo rzeczy pokazać. Naprawdę dużo zostało zmienione tutaj, taki evencik. Na Prima Aprilis. Co jeszcze? Ta cała woda, drzewa, wszystkie drzewa. Wszystkie drzewa tutaj. Co tu zostało jeszcze zmienione? Całe miasto, patrzcie na miasto. Wszystkie budynki w mieście się po prostu świecą na kolorowo. Wszystkie budynki w mieście. Po prostu tęcza, jak tylko ich mało. No i tak. Kolejną zmianą jest muzeum, które się stało całe niebieskie. Całe niebieskie muzeum. Jak widzicie, calutkie. Nawet wejścia, drzwi. Calutkie. Pokolorowali na niebiesko. Od dachu do samej podłogi. Zobaczcie, cały dach, całe niebieskie. Cały, o nie, spadłem. Cały, jeszcze wam przez okno nie będę wchodził, bo to w sumie nie ma sensu. Cały dół także niebieski. Znaczy, no. Planety tylko, planety też się zrobiły niebieskie, tylko ziemia jest zwykła. Tylko ziemia zwykła. I obrazy zwykłe, kości niebieskie, wszystko na niebiesko. No, tutaj mnie zapraszają do muzeum, ale ja już pokazałem, że muzeum jest wszystko nowe. Okej, okay, więc pokażę wam, w sumie wiecie co, pokażę wam teraz, bo wiem, że zostawiliście na pewno dużo lajków i subskrypcji. Pokażę wam teraz, jak wejść na kulę, na samą górę kuli. Okej, okay, lecimy na kulę. Musicie tak, wziąć na pewno helikopter wojskowy, to jest wymagane. Helikopter wojskowy jest wymagany. Zaczęła nam się powoli noc, więc jest git. I musicie helikopterem... Ja teraz źle zrobiłem. Musicie lecieć helikopterem w bok. I musicie szturchnąć tak kulę, żeby przelecieć trochę wyżej. Zaraz to postaram się zrobić. Dobra. Kurczę. To jest bardzo ciężkie, ale wiecie co może być, jeszcze co może mi pomóc? Jedna osoba, która... wleci pode mnie helikopterem wojskowym. Tutaj musi jedna osoba wlecieć pod was i leciutko wyżej jesteście. I wtedy możecie wlecieć.
Gdzie wojskowy heli? Spytam się, czy mają wojskowy heli. Jeżeli mają, to zaraz to zrobimy. Jak nie mają, to niestety się nie uda. Bo musi leciutko pod druga osoba wojskowy heli. O! To szybko obok kuli. Dawaj. No, muszę mu gdzie... Gdzie jesteś? Napiszę mu, gdzie jesteś i tyle, zobaczymy. I go podwiozę szybko pod wojskowy helikopter i zrobimy to. Dawaj na kulę. O, jest, dobra. O, dawaj, chodź. Napiszę mu, wleć pode mnie. Wleć pode mnie. O, i musi nas leciutko popchać w górę. Zobaczycie, patrzcie. Musicie mieć dwie helki, no to jest wymagane. Okej, okay, jesteście i musi wlecieć teraz pode mnie i mnie wypycha. Okej, okay, patrzcie, widzicie? Jesteście na wymaganym miejscu, żeby to zrobić. I teraz po prostu tylko opieracie się i lecieście na górze. O nie, moja helka! No nie, ale tak właśnie można w znajomym i dostać się na górę. Mam nadzieję, że to jest fajny sposób, żeby dostać się na górę. Co tu się dzieje? Wow, ale zobaczcie, wszystko tu jest. Zobaczcie, możecie się schować i was nie widać. Jak jest w ogóle w kuli? Nie można w ogóle zobaczyć, co jest w kuli. O nie, czarno jest. W kuli jest czarno. Czarna kula. Wow, czarna kula, normalnie. Jak jest teraz stąd wylecę? Musiałbym jakoś stąd spaść. No dobra, musimy się chyba skoczyć. Podleć po mnie na kulę. Ciekawe, czy po mnie podleci na kulę. O nie, ja spadam! Gdzie on jest? Tu gdzieś go będzie widać. Halo, kula. Jeszcze wam pokażę najlepszą ciekawostkę ze wszystkich ciekawostek, co zostało dodane, tylko musiałem właśnie czekać na noc, która już jest. Gdzie jest ten helikopter? Trzeba było czekać na noc. Ta ciekawostka jest tylko w nocy. Już wam pokazuję, co trzeba zrobić, żeby tą ciekawostkę odblokować. Gdzie są? Proszę, halo. Ło, nie! No nie. Niestety, to napiszę mu. Albo nie, dobra. Jestem w idealnym miejscu, więc już wam pokazuję ostatni sekrecik. Jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, niech napisze Tomek. A dlaczego Tomek? Tomek i przyjaciele. Jeżeli ktoś ogląda w tym momencie, niech napisze Tomek i przyjaciele. A ja wam zaraz powiem, czemu wy piszecie Tomek i przyjaciele. Ciekawe, kto dotrwał do tego momentu. Więc jeżeli dotrwaliście, piszecie Tomek i przyjaciele, a ja wam pokazuję dlaczego. Dobra. Widzicie, w nocy nie ma już tego kolorowego chromu. To się nadal kręci dużo szybciej. Kula jest, wszystko się dzieje. A ja wam pokazuję, co jest tylko w nocy. Napiszcie w komentarzu Tomek przyjaciele. Zobaczymy, ile osób dotrwało do 8 minuty tego filmiku. Ale się tu dużo dzieje. Powiem wam, że 8 minut, a ja wszystkiego jeszcze nie pokazałem. Tu spawnujemy traina. Mamy. I pokazuję wam, co teraz jest. Pewnie dużo osób to kojarzy. Aaaa, szybko. Dobra. Szybko, 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 szybko. Ło, mamy Tomka i przyjacieli. Mamy dwa Tomki. Jak widzicie, mamy Tomka. Oj. O, mamy Tomka. Jak widzicie, są dwa nawet. Tylko niestety, no nie można wejść, ale jak widzicie, jest Tomek. Tylko gdzie są przyjaciele? Jest, widzicie, są. To teraz tak wygląda jailbreak. Okej. Okay. Dobra. I w sumie musimy czekać, jak wejdzie na peron. Wtedy go zobaczycie w lepszej okazałości, Tomka. Normalnie, zobaczycie go, jak on fajnie wygląda. Dobra. Powinienem móc skoczyć. O, jestem, dobra. O, jak widzicie, jest Tomek.
Ciekawe, co coś tu ma z przodu. Nie, jest zwyczajny, prima aprilisowy żart od Asimo. Pewnie go kojarzycie. Pewnie jak znacie Tomka Przyjaciele, to kojarzycie tutaj to. Jest naprawdę fajne, słodkie, ciekawe. Asimo na pewno nas zrobił z Batsem. Można powiedzieć fajny prezent? Może nie prezent, fajny prima aprilis. Bo raczej nikt się tego nie spodziewał, że coś takiego się tutaj pojawi. Nawet mamy Tomka, w ogóle co tam się dzieje, passenger, wszystko, patrzcie. Teraz się to zatrzyma i obejrzymy sobie to na luzie. O. Wow, jestem szybszy od pociągu! No nie, obejrzymy tego na luzie, ale dobra. Drodzy widzowie, jak widzieliście Tomka, widzieliście przyjaciół. Znaczy widzieliście Tomka i przyjaciół, raczej przyjaciół ich nie widzieliście, było dwóch Tomków. Więc dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie. Dziękuję wam naprawdę za oglądanie. Przepraszam za ten chaos, ale było bardzo dużo do pokazania, bardzo mało czasu. A chcę wam to zaraz jeszcze wrzucić prima, please. Na razie, trzymajcie się, żywior dla was.